Zaczęło się od tego, że w klasie 6 szkoły podstawowej w szatni chłopcy zrobili jakieś dziwne rzeczy. Zaczęli rzucać jakimiś takimi dziwnymi słowami, które dla mnie były zupełną abstrakcją. I później się dowiedziałam na przykład dzięki chłopcom, co to jest wibrator i takie teksty. No i w tym momencie wyszłam do domu, no i zaczęła się rozmowa z rodzicami. I to nie było nic ani wulgarnego, ani nic. Później my się dowiedziałyśmy z dziewczynami i to były na takiej zasadzie doświadczeń. Kto lepsze rzuci? I to było naprawdę bardzo śmieszne, ale zawsze pouczające. Między sobą rówieśnicy, także w klasie dokładnie działała wymiana informacji, nas bardzo sprawna. No, a w domu rodzice kupili mi encyklopedię wychowania seksualnego dla nastolatków. No, muszę się przyznać, że studiowałam dokładnie, lektura równa, z obrazkami jeszcze była, no to już w ogóle, Jezu, co ja teraz będę. Chłopcy oglądali jakieś gazety wtedy dla pań, to też się chwalili i przynosili do szkoły. Z dziewczynami, no niestety, takich ambicji nie miałyśmy, żeby chłopców oglądać, ale starczyły nam książki. Ale no, tak było fajnie. Teraz w ogólniaku, to była ciekawość. W moim środowisku, a to były dziewczyny takie znerwane, szalone, a jak najwięcej spróbować wszystkiego. I wcześniej tym lepiej. No już nie mówię, że już na tej zasadzie, już żeby jakaś patologia, już nie wiadomo, obojętnie idzie facet, no to ten będzie akurat. Nie, było to szybko też z ciekawości. Wiem, że mogłoby się odwlekać i mam koleżanki, które opowiadamy sobie coś, wszystko. I one wtedy słuchają, my opowiadamy, one opowiadają i to jest też taka wymiana doświadczeń. Nie musiałoby być tak wcześniej, ale jednak nie żałuję i było dobrze. Było to dla mnie coś, na co przygotowywałam się, mogę powiedzieć, bardzo długo, ale nie było w tym ani krzty uczucia. Po prostu teraz po czasie stwierdzam, że to był chyba kompleks dziewictwa. Bardzo chciałam już to mieć za sobą. I tylko o to chodziło. Było to wyrachowane, zimne, czysto techniczne. Nic. Właściwie nie oczekiwałam niczego specjalnego, ponieważ byłam już po lekturze kilku książek, rozmowach z koleżankami. Także to nie miałam w zasadzie się na co nastawiać szczególnego. Wiedziałam, że to jest takie nic. Do zbliżenia doszło dość szybko. Było to coś takiego, że nie nastawiałam się na nic przyjemnego dokładnie. Miało to być po prostu sam akt, sam fakt stracenia dziewictwa. Z lektur, z opowieści przyjaciółek wiedziałam, że jest to bolesne, nic przyjemnego i pierwszy raz jest zawsze nieudany. Także nie robiłam sobie nadziei, że u mnie będzie inaczej. A jeszcze zdarzało się, że dziewczyny wygłaszały opinię, że jest to no, tak strasznie rzecz boląca, że mdleją dziewczyny. Także w pewnym momencie się przeraziłam, że kurczę, czy faktycznie tego chcę, bo jak taki ból, to nie wiem, czy się opłaca. No i to było dokładnie tak. Oprócz tam, tych fizycznych oznak, jakie zawsze temu towarzyszą, nie czułam kompletnie nic. Bardzo się cieszyłam, że mam już to za sobą i że teraz będzie za każdym razem lepiej. To był chłopak ode mnie o 3 lata starszy. Znałam go dzień przed wszystkim. Było to na wyjeździe, także to było takie, mówię, zaplanowane niemalże. Przeze mnie facet. Chłopak chyba nawet nie miał pojęcia o tym, że to będzie on. Po prostu musiał być jakiś chłopak przystojny, ładny, który by mi się podobał, ale nie mógł być po prostu jakimś tam sobie, bo przechodził. No i taki się trafił. Jaką rolę w twoim życiu odgrywa obecnie seks? Teraz jest to rola nieokreślona. Jeszcze dokładnie nie wiem. Antykoncepcja antykoncepcją, ale w praktyce to wygląda troszeczkę inaczej. Bo mam kumpelę i ona też tak samo jak ja. Wszystko wie, wszystko jest dobre, picuś, glancuś, okej. Okay. Ale przychodzi co do czego? Nie było czasu. No wiesz, no tak jakoś wyszło, no że tego. Teraz chodzi te 28 dni i jak w szoku i nie wie po prostu co będzie i ten. I to nie powiem, żeby to było raz, to jest co miesiąc. Po prostu dziewczyna jest no, taka szalona, fajnie, że no ryzykantka. I po prostu stary, najlepszy, najbardziej sprawdzony sposób. Stosunek przerwany. No i tak dokładnie na tej zasadzie. Także bardzo wiele osób tak robi. Rozmawiając z koleżankami, kolegami też, no bo to jest teraz zero tabu, wszystko sobie każdy mówi, to większość ludzi jednak się ucieka do tego, do tej starej metody. Ja nie wiem, jestem w szoku, no naprawdę.
byłaś kiedyś zakochana? No właśnie teraz to ja już nie wiem. Bo to można sobie tak wmawiać. Kiedyś faceta spotkałam, no i do tej pory o nim pamiętam. Wszyscy mówią, a wmawiasz sobie, ale kto wie, może to było coś takiego. I właśnie może przez to, że go w ogóle kompletnie nie znałam, że go sobie wyidealizowałam, to on został w tej mojej pamięci i jest do tej pory. Nie wiem, czy to było to. Drugi facet teraz się za mną ciągnie 3 lata. To jest dla mnie dużo bardzo. Spotkałam się z nim, osiągnęłam to, co młoda dziewczyna może osiągnąć, czyli wiadomo, czysto fizyczne. No nie już spełnienie, zbliżenie jakieś takie. I to było dla mnie no, fascynujące. Po prostu byłam z tym człowiekiem, szłam z nim za rękę, patrzyliśmy sobie w oczy, gdzieś tam później do kawiarni, no i po kawiarni wracaliśmy ciemną uliczką i to było bardzo sympatyczne, ale później się skończyło. Ja do tej pory usycham, jak go tylko widzę, robię się czerwona i myślę, że to jest jakiś symptom być może zakochania, ale teraz to już nie, bo już jestem w innym związku z innym mężczyzną, ale cały czas o tamtym pamiętam, a tego nie będę analizować. Nie dopuszczam tego do siebie. Dlaczego nie chcesz dopuścić tego do siebie? Ja sobie zdałam sprawę, że to było po prostu bardziej platoniczne. Ja sobie wymyślałam, idealizowałam człowieka. Jaki to on jest wspaniały i z samej jego cechy, zalety. W ogóle wad nie widziałam, niczego. Ciało oczywiście też całe rozpalona chodziłam, cały czas czerwona na twarzy. Faceta widziałam, to słowa powiedzieć nie mogłam, żeby się nie zająknąć. Pokazałam się z jak najgorszej strony, jak taka głupia blondyneczka, same tylko, aha, tak, no co ty nie powiesz i w ogóle, no takie, no fatalnie. Już po prostu nie chcę wychodzić na takiego świra i zakręconego człowieka. Już teraz dlatego nie analizuję i tyle. Było to onieśmielenie, to wszystko, co robiłam źle, to wszystko, co zwaliłam, to przez to, że go widziałam, że on dla mnie wiele znaczył, że ja sobie wmawiałam, że on dla mnie wiele znaczy, no i teraz cały czas tak jest. W pewnym stopniu sobie wmówiłam, jak to młoda dziewczyna, bo to każda musi być zakochana, no to ja teraz też muszę. A później no to samo tak wyszło, że może został faktycznie w tym moim serduszku. A to było, cały czas jest onieśmielenie. Cały czas się boję. Boję się tego uczucia i dlatego je odtrącam. Nie chcę tam tego, bo to on też odtrącał. Po prostu stwierdziłam, że dla dobra siebie samej i jego po prostu nie będę upierdliwa dla faceta, nie będę go nachodzić, nawiedzać, telefonować, pisać listy. Nie będę się sama zadręczać przez to, że on nie odpowiada, nie chce utrzymywać kontaktu, zdawkowe jakieś odpowiedzi krótkie i zbywa mnie non-stop. Dla dobra siebie samej właśnie sobie postanowiłam to zostawić, odłożyć na bok. To ma coś z bólu, to o czym opowiadasz. Bolało. Ja myślę, że wszystko boli, że każde uczucie boli, które jest niespełnione. Młoda dziewczyna, która jest zawiedziona. Sfera duchowa jak najbardziej. Czasami jest właśnie tylko ona i jest o wiele lepsza od spełnienia fizycznego. Tak, to jest czasami bez porównania. A fizyczność? Pójdę na dyskotekę i mam każdego. Tam, gdzie chodziłam, gdzie dorastałam właściwie, wychowywałam się, no było świetne miejsce. 300 osób, góra wchodziło, każdy się przyciskał. Było niesamowicie, był to najtańszy lokal w Koszalinie, wjazdowe 3 złote było i było świetnie. I jakaś muzyka, Rage Against the Machine, Red Hot, troszeczkę Nirwany, Metallica, to takie znane, ale to nie tylko to leciało i właśnie Dorsi. No, atmosfera no niesamowita. Ale co, szliśmy czasami do ubikacji, oj przepraszam, jakaś parka sobie, no jakaś parka też wyszła sobie do parku, nie jedna, też wracali po 10 minutach, wszystko było dobrze i nikt nie miał nic przeciwko, to było naturalne, normalne. Co się bałam, tu raz najbardziej to miałam takiego gula, mi podskoczyła. Wycieczka, zwykła wycieczka do Hiszpanii, jakich teraz dużo organizują, pełno młodzieży, wszyscy wyjeżdżają. I co, poznałam faceta z Afryki. No i mieliśmy przygodę, co ja się strachu najadłam. Już teraz, po prostu już emocje sobie trzymam na wodze, już się nie daję. Nie popuszczam ich, dlatego, bo się za bardzo boję. Teraz to już jednak myślę. Zrobiłaś sobie badania? Nie robiłam, nawet nie mam pojęcia, gdzie to się robi. Wiem, jak się można zarazić, jak się zabezpieczać,
ale gdzieś się pójść, przebadać, czy to jest bezpłatne, czy to jest anonimowe, jak oni będą na mnie patrzeć, ci ludzie, i gdzie mam się to pytać. Przecież ja się w ogóle boję zapytać kogokolwiek, dlatego, bo będzie od razu na mnie patrzył jak na chorego człowieka, więc to na razie sobie dałam na wstrzymanie, chociaż gdybym wiedziała. Ja po prostu chcę wiedzieć, zawsze chciałam. To teraz jest, uważam, że to jest bliski problem, że on dotyczy mnie, że nie jest gdzieś odległy i zza światów, i dlatego bym chciała zrobić te badania, a cały czas nie jestem pewna. Nie boję się pójść, poprosić o zrobienie mi badań, nawet jeżeli miałyby być odpłatne, to po prostu nie gra roli. Chciałabym być pewna. Boję się tego, że zostanę wytykana palcami i będzie mówione, że oto ta, to ta, która miała powody czuć się niepewnie, bo puściła się, bo zrobiła coś głupiego, bo miała kontakt z ludźmi chorymi. Tego się boję.